I tak jak Państwo widzą, niestety tych wydarzeń, tych incydentów związanych z bezpieczeństwem polskich żołnierzy na granicy polsko-białoruskiej jest coraz więcej. My oczywiście o tej sprawie porannej będziemy na bieżąco informować na antenie Telewizji Republika. A teraz już zmieniamy temat. Ze mną w studiu jest kolejny gość. Myślę, że doskonale Państwu znany, pan Maciej Świrski, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Witam panie przewodniczący. Witam panie redaktor, witam państwa. Już w zeszłym tygodniu informowaliśmy o Trybunale Stanu dla pana. Wcześniej rzeczywiście przez bardzo długi czas mówiliśmy o wniosku o Trybunał Stanu dla prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. No teraz jest pan kolejną osobą, którą koalicja 13 grudnia chce postawić przed Trybunał Stanu. Pytanie, skąd te ataki w ostatnim czasie naprawdę intensywne i zmasowane nie tylko na pana, ale także na Krajową Radę Radiofonii i Telewizji? Czy zastanawiał się pan nad tym? Znaczy, no oczywiście, że się zastanawiałem, no bo trzeba być przygotowanym do zajęć. Sądzę, że te ataki wynikają po prostu z niezadowolenia grupy rządzącej, z tego, że Krajowa Rada stawiła opór w obronie prawa w polskich mediach, bo to bezprawie, które zostało wprowadzone przez ministra Sienkiewicza, jest po prostu zaprzeczeniem tego, do czego władza publiczna jest powołana. Znaczy, władza publiczna ma przestrzegać konstytucji i ustaw, a okazało się, że władza publiczna, władza wykonawcza złamała i konstytucję, i ustawy, więc Krajowa Rada jako organ konstytucyjny ma obowiązek zgodnie z konstytucją szczyt interesu publicznego w mediach, a interesem publicznym w mediach jest zachowanie ładu prawnego, czyli że prawo było stosowane w systemie medialnym w Polsce. A działania ministra Sienkiewicza złamały konstytucję, więc jeżeli ktoś ma iść przed Trybunał Konstytucyjny, to raczej nie przewodniczący Krajowej Rady, tylko właśnie pan Sienkiewicz, który zrezygnował szybko po dokonaniu tej mokrej roboty i teraz kandyduje do Parlamentu Europejskiego. No właśnie, pan Sienkiewicz wcześniej mówił o tym, że jest to cmentarzysko dla słonia, teraz bardzo szybko zmienił zdanie i powiedział, że to jest wyprawa dla słoni bojowych. No, pan Sienkiewicz z racji rodzinnych prawdopodobnie posługuje się poetyką pustyni w puszczy. Ja bym raczej powiedział, że to jest taka ucieczka pod immunitet, bo fakt złamania przez niego prawa jest oczywisty. Tutaj nie ma nic do udowadniania. No, po prostu wystarczy spojrzeć w jedną ustawę, drugą ustawę, trzecią ustawę i widzimy fakty. Prawda? Tego się nie da w żaden sposób usprawiedliwić. Więc to jest ucieczka z pola walki po wykonaniu mokrej roboty, jak powtarzam. I tak należy. Zresztą on o sobie sam tak mówił, że jest rzeźnikiem i tak dalej, że rzeźnicka robota do wykonania. No to porównania są nieprzypadkowe moim zdaniem. A to, że oni chcą mnie postawić pod Trybunał Stanu, przed Trybunałem Stanu, no wynika stąd, że Krajowa Rada, podejmując uchwałę nr 40 z kwietnia tego roku, zdecydowała o przekazywaniu kwot abonamentowych do depozytu sądowego po to, żeby te pieniądze nie znalazły się w gestii osób niepowołanych do tego ustawą. No, ustawy mówią, że pieniędzmi publicznymi mogą zarządzać osoby prawomocnie umocowane do tego, a likwidatorzy powołani przez pana Sienkiewicza nie są jeszcze prawomocnie powołani. W związku z czym Krajowa Rada podjęła decyzję, że jak będą powołani prawomocnie, no to wtedy będzie wypłacać. Panie przewodniczący, czyli chodzi o ten słynny wpis w KRS-ie? Tak, no chodzi o wpis KRS-ie, ale także o zaskarżenie całego procesu likwidacyjnego, tak, który wedle prawa nie ma możliwości być wprowadzony w spółkach mediów publicznych, zwłaszcza, tak, że jest tutaj wyrok, mamy indywidualne przepisy prawne. Tak. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego też mówi, że nie można zlikwidować spółek mediów publicznych. I no teraz... tak, ale panie przewodniczący, koalicja 13 grudnia nie uznaje wyroku Trybunału Konstytucyjnego, więc tutaj sytuacja się robi skomplikowana. Ale prawo jest jedno. To nie jest tak, że koalicja może uznawać, a inni mogą nie uznać. No, prawo mówi wprost, co jest do zrobienia i Krajowa Rada jest od tego, żeby tego prawa pilnować, a nie interpretować prawo tak, jak komu jest wygodnie, tak, no, jakby władza wykonawcza. Ja mam taką chciała. Samą opinię, ale tutaj widzimy rzeczywiście inne działania. Wspomniałam o tym wpisie do KRS-u. No tak samo no, żaden normalnie funkcjonujący przedsiębiorca również nie może stwierdzić, że po prostu nie uznaje sobie decyzji referendarza sądowego. No a tutaj okazuje się, że można. To jest tak, że cały ten proces wpisu do KRS-u, on jest wielostopniowy. I jeżeli coś jest nieprawidłowe, no to referendarz to nie jest jeszcze sąd. Potem jest sąd prawdziwy, czyli sędzia decyduje i jeszcze odwołanie, proces odwoławczy. To są wszystko wielostopniowe działania. To, co mamy w tej chwili w mediach publicznych, czyli żądanie likwidatorów pieniędzy od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
I mówienie o tym, że Świrski nie daje pieniędzy, czy wstrzymał pieniądze, jest nieprawdą. Dlatego, że pieniądze są przekazywane do depozytów sądowych. No jeżeli taki likwidator, który mówi, że jest prawomocnie umocowany i jest przekonany o tym, to powinien pójść do sądu, pokazać swoją nominację, swoje dokumenty z KRS-u i powiedzieć sądowi, bardzo proszę o te pieniądze. No tak. Okazuje się, że oni robią coś odwrotnego. Znaczy piszą do sądu wnioski o to, żeby nasz wniosek o depozyt dla danej spółki odrzucić, czyli przedłużają całą procedurę, a oskarżają Krajową Radę o to, że wstrzymała pieniądze. To znaczy, że oni wiedzą doskonale o swojej sytuacji prawnej i wiedzą, że gdyby poszli do sądu, to by ten wniosek został, ich wniosek o wypłatę pieniędzy został odrzucony, bo sąd sprawdza prawomocność wpisu. No i boją się kompromitacji tej wydźwięku medialnego, że poszli po pieniądze i nie zostali wysłuchani. A z drugiej strony są przypadki, że sądy przyjmują te depozyty i przekazują do likwidatorów. I tak się stało na przykład w Poznaniu i w Olsztynie, w Radiu dla Ciebie w Warszawie. Po prostu tam został zakończony proces uprawomocnienia się tych wpisów do KRS-u. No i sądy tam zdecydowały się wypłacić te abonamenty, a my wpłacamy już bezpośrednio do spółek. Więc tu nie ma żadnego wstrzymywania, tylko jest procedura prawna, ponieważ prawo w Polsce obowiązuje, a nie widzimisię jakiegoś urzędnika, który chciałby zmusić Krajową Radę Radiofonii i Telewizji do tego, żeby postępowała tak, jak ten urzędnik sobie myśli, że powinna działać. Czyli a władza wykonawcza nie ma żadnego wpływu na Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, ponieważ Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest samodzielnym organem konstytucyjnym, niezależnym od władzy wykonawczej i od władzy ustawodawczej. Panie przewodniczący, ostatnio pojawiła się, myślę, że bardzo pozytywna informacja dla naszych widzów. Telewizja Republika cały czas się rozwija, mamy coraz większą widownię. Oczywiście chcemy docierać do państwa, do wszystkich domów. Chodzi mi tutaj oczywiście o złożenie wniosku o multiplex. Może tak krótko powiemy, my oczywiście o tym cały czas przypominamy. Jakie to daje możliwości? Co to oznacza dla stacji, dla jej rozwoju? Multiplex to jest, mówiąc językiem technicznym, nie technicznym, ale użycie tego słowa. Tak, żebyśmy wszyscy zrozumieli. To jest po prostu umożliwienie zasięgu ogólnopolskiego w technologii cyfrowej, tak żeby każdy, kto ma odbiornik z odpowiednim oprzyrządowaniem, czy te nowoczesne odbiorniki albo specjalne przystawki do tych starszych, żeby mógł oglądać ten program, który jest nadawany na multiplexie w jakości cyfrowej. I już parę lat temu telewizja w Polsce przeszła na nadawanie cyfrowe. No i ten multiplex jest po prostu pewnym dobrem rzadkim, który z racji tego, że jest dobrem rzadkim, musi podlegać koncesjonowaniu. Mhm. Ponieważ jest ograniczona liczba tych multiplexów, czyli tych nadajników na antenach rozmieszczonych w całym kraju, żeby po prostu pokryć zasięgiem cały kraj. To jest około 98% powierzchni kraju. No i dlatego jest proces koncesyjny i polega to na tym, że jest konkurs ogłaszany przez przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Do konkursu przystępują różne podmioty. Tak. Ogłoszenie, kto przystąpił do konkursu, takie ogłoszenie się pojawiło parę dni temu. Ja podpisałem ten dokument. No i teraz jest rozpatrywanie tych wniosków. Panie przewodniczący, to od razu tutaj dopytam, bo może takie pytanie pojawiło się w głowach naszych widzów. Jak długo trwa taki proces? To zależy od tego, ile tych wniosków jest i na ile te wnioski są skomplikowane pod względem i formalnym, i merytorycznym. Mhm. To znaczy, jeżeli chodzi o formalny, to najpierw jest sprawdzane wszystkie biurokratyczne wymogi, które są związane z takim wnioskiem, czyli na przykład kwestia oferty. Czyli formalności, czy formalności, spełnione, tak? Czy wszystkie podpisy są, tak. Wszystkie zaświadczenia i tak dalej, ale także pod względem merytorycznym, czy są odpowiednio sformułowane, czy wszystkie, mówiąc kolokwialnie, wszystkie tabelki są wypełnione. Jasne. I w odpowiedni sposób. Potem jest analiza tego, jakie jest finansowanie danego programu. No i te dane są przedstawiane przez Departament Regulacji i Krajowej Radzie na posiedzeniu. No i Krajowa Rada decyduje w głosowaniu, komu przyznać to miejsce na tym multiplexie. Jak to się mówi, slot na multiplexie, czyli miejsce na multiplexie. To dopiero przed nami. W tej chwili jest analiza jeszcze nie merytoryczna, ale właśnie formalna. Tak. Za chwilę zacznie się analiza merytoryczna. Będzie to rozpatrywane przez Krajową Radę na którymś z posiedzeń. W nieodległym prawdopodobnie czasie, dlatego że nie ma się co z jednej strony bardzo spieszyć, bo wiem już prawie na pewno, że
są pewne braki formalne u jednego z kandydatów, w związku z czym musi być wezwanie o uzupełnienie braku, w związku z czym ta cała procedura się wydłuża. Zobaczymy, jak długo to potrwa. Pytanie, jak długo, to w tej chwili można. Panie przewodniczący, zatem czekamy na dobre wieści. Tak patrzę na zegarek, niewiele czasu nam pozostało do końca, ale jeszcze muszę zadać to pytanie. Wiem, że pan o tym wspominał na antenie Telewizji Republika. Ta kwestia tego multiplexu, tego wniosku Telewizji Republika i wniosku Trybunału Stanu dla pana. Czy te sprawy się łączą? No, słyszę, że tak. Znaczy, media to mówią, słyszałem takie wypowiedzi. Znaczy, problem polega na tym, że przepisy prawa obowiązujące, jeżeli chodzi o Trybunał Stanu, mówią, że osoba postawiona przed Trybunałem Stanu jest zawieszana w swoich czynnościach. W obowiązkach, tak. No to jeżeli bym był postawiony przed Trybunałem Stanu, a jeszcze koncesja nie byłaby podpisana, no to wtedy rzeczywiście nie można by było tej koncesji podpisać. I cały proces staje. Zresztą stają wszystkie procesy administracyjne Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, bo to przewodniczący na polecenie Krajowej Rady podpisuje te wszystkie dokumenty koncesyjne i tak dalej. No, to jest ten aspekt tej sprawy. Więc jeżeli ktoś wymyślił, że wstrzyma kwestię koncesji dla Republiki, zawieszając przewodniczącego Krajowej Rady, o czym mówił Sienkiewicz ostatnio w swojej wypowiedzi, no to... To mu się to nie uda? Zobaczymy. No, ja jestem zdania, że artykuł 128, paragraf 3 kodeksu karnego jest obowiązujący i wszyscy, którzy tam podpisywali ten wniosek w Sejmie, powinni pamiętać, że kto groźbą bezprawną wymusza na działanie określone na organie konstytucyjnym, podlega karze do lat 10. I tutaj kończymy, panie przewodniczący. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Pan Maciej Świrski, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, był moim i państwa gościem. Drodzy państwo, już za chwilę patrzę na zegarek punktualnie o godzinie 13:00 serwis informacyjny na antenie Telewizji Republika, a następnie wracam do państwa z kolejnymi tematami i z kolejnymi gośćmi. Do zobaczenia.